Zostawiamy subskrypcję na kanale, muszę 100 tysięcy dobić, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Opowiedzieć co wczoraj, wiecie co, mogę Sergiusza zapytać, czy podejdzie? Sergiusz? Chodź na chwilę. Na chwilę jest sprawa. Bo pytają co wczoraj, ja nie wiem co mam powiedzieć. Jak wczoraj? No co się wczoraj stało, że internet wyjebało? Ja. Dobra. Oła, kurde. No to jest przejebane. Jest przejebane. Weź sobie co tu jedną słuchawkę. Nie chcę. Nie, wyjebane. Co ja będę miał? Brzydę się. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na samym starcie chciałem powiedzieć, że dzisiaj o 19.07, czyli 33 minuty temu, był drop na Sandmore 7. A do tego chciał powiedzieć. Hoodie Baby Blue oraz różowa weszła. Zrestokowaliśmy kolory basicowych koszulek haftowanych. Również wjechały dwa nowe wzory i ponadto long sleeve, o które pytaliście. Zapraszam bardzo serdecznie. Więc tak. W dniu wczorajszym nastąpiła taka sytuacja, że Rafał tutaj siedział i on tu gdzieś ma jakąś sąsiadkę, taka jakaś... Niemiła pani. I ta niemiła pani zadzwoniła, Rafał zszedł, no i ta pani stwierdziła, że będzie tam... To może ja powiem, że było, bo ja tylko okay. Przy tym byłem. Więc tak, dzwoniła pani, ja dzwoniła bardzo długo, ja grałem w rolę, ja chciałem otwierać, mówię, dobra, jak ktoś się dobija, to otworzę, w ogóle wczoraj była transmisja. Kto oglądał, ten wie, że nie krzyczeliśmy, byliśmy w sumie bardzo spokojnie. No to była zwykła, graliśmy w rola. Była taka na zasadzie, ja powiem, gramy sobie, są jakieś śmieszki, no taka typowa chillerka, nawet nikt nie intował, więc nawet nie było na kogo krzyczeć. No tak, no gierka była łatwa, chillowaliśmy. No grasz z ziomkiem na Discordzie czy na TeamSpeaku. Przychodzi pani i nie przychodzi grzecznie mówić przepraszam, ale czy moglibyście być ciszej? Nie, przychodzi, puka do drzwi. Ja otwieram. Pierwsza co na oczy widzę, nie wiedziałem jak ona wygląda, nie wiem jak ona jest. A jak wygląda? Taka blondyna z takimi kurwikami w oczach, taka mega wkurwiona była. Ładna? Nie. Przychodzi i mówi tak. To jest wzrok. O 2 godzin zasnąć nie mogę! Ja tak na nią patrzę, mówię, okej. Okay. Mogę się powiedzieć, że może by maliski sobie zaparzyła? Właśnie chciałem jej tak zaproponować, albo jakąś marsjanka może, albo byś, z witaminą, witamin więcej. Powiem ci tak, rozjebałbyś system, jakbyś powiedział pani poczeka chwilę, poszedł. I maliskę przyniósł. I dał mi na przykład szklankę mleka, mówił, żeby sobie podgrzała i potem to się uspokojenie. Ale niestety, kiedy na nią patrzę, tak w szoku ogólnie będziemy zareagować i mówię do niej, ale my normalnie rozmawiamy z kolegą. On tak mówi, mnie to nie interesuje, jakieś wulgarne słowa, ale co ja słyszę, jakieś przekleństwa, czasami ja spać nie mogę w takich warunkach. To jest moje prywatne mieszkanie, moje! A ty to wynajmujesz tylko, tak na zasadzie, kim ty w ogóle jesteś, śmieciu, nie? Zresztą na nią patrzę, sobie myślę, mówię, no tak rozmawiać nie będziemy, nie? Tak na nią mówię, no tak to nie, no, kurwa z kulturą się przychodzi. Ona coś tam do mnie mówi, od dzisiaj codziennie piszę donos do właściciela mieszkania, żeby was wypierdolił stąd, codziennie, będę mu truć dupa, z was wyrzuci. Ja spojrzałem na nią, mówię do niej, dobra, weź stąd wypierdalaj i zamknąłem drzwi, dlatego, że nie będzie tak do mnie szczekać. No i wróciliśmy do gierki. I ja tu chciałbym powiedzieć, że to akurat byłem bardzo zdenerwowany, a jak jestem zdenerwowany i ktoś mnie doprowadza z jakich granic, bo jak jestem zdenerwowany, to ja nie krzyczę nic, ja mam plamy. No więc tak, grałem sobie Orianką na midzie, 7-1-2. Staty były, miałem wszystkie kille w grze, ogólnie quadra kill poszedł w 7 minutach. Dobra, Sergiusz, nie. Byłem turbo nafidowany. Nie tego dotyczy historia. No, wszystko już było idealnie gotowe pod to, żeby giereczkę wygrać i nagle nie ma prądu. I problem jest taki, że jak macie na przykład pokój na ulicy, gdzie są latarnie czy coś, x światła wpada do was do pokoju. Tutaj na górze nie ma czegoś takiego. Ja autentycznie było ciemno. Ja telefon swój zostawiłem na dole w sypialni. O kurwa! Rzeczywisty problem. Gania przesyła 3 złote. Kocham cię, Rafalku. Jesteś moim natchnieniem i inspiracją życia. Telefon. Zawsze co wieczór zmyram sobie pieroga do twoich streamków. No ja miałem telefon i zaświeciłem światło, bo po tych schodach one są bardzo strome. One są bardzo strome i tu można się zabić. Ja sam spadłem z tych schodów. I tak, ze światłem. No, za światłem i ta noga mi naprawdę bolała, sobie kontuzję lekko zrobiłem, bo te schody są mega śliskie, mega strome. Sandra raz leciała tak, że dupo poleciała totalnie po wszystkich schodach. Są bardzo strome, więc ogólnie bez światła to, no to graniczyło to samobójstwo. Ja zszedłem na dół jak najszybciej, jeszcze byłem w łazience,
Czy byłem w łazience po drodze? Merci potwierdzi. Merci potwierdzi. Schodzę na dół, no i mówię, no, na dole też zero światła. Mówię, otworzę sobie drzwi, pójdę po telefon, żeby chociaż z klatki trochę światło wpadało do tego mieszkania. I nie pamiętam, czy doszedłem do tej sypialni, wróciłem, czy jak otworzyłem drzwi, to zobaczyłem sąsiada. No i jest sobie ten sąsiad. No to już, bo do tego momentu jeszcze myślałem, że no być może padło światło. A ja mam radochę, la 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 la, do tego leciochę, la 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 la. No to Mateusz przesyła 48 zł mleko, tak? 50 groszy. Pieniążek duży jakiś. Proszę mnie nie dopiero. Ale to teraz podziękujemy. Nie wysyłaj pieniędzy. Nie chcemy pieniędzy. Nie wysyłaj pieniędzy. Nie mów tak, bo cię wyrzucę stąd. Nie wysyłaj. Nie, dobra, wysyłaj. Wypierdalasz. Nie, chcę powiedzieć. Nie, proszę, wysyłaj. Ma wysyłać. Dosyć mnie. No. Nie było słuchać, okej. No to schodzę na dół, już nie pamiętam, czy poszedłem po ten telefon do sypialni, czy nie poszedłem do sypialni, ale otworzyłem drzwi, żeby trochę światło wpadło. No i patrzę na mam taki obrazek, widzę windę, otwiera się winda, widzę sąsiada, do tego momentu jeszcze rozważałem taką możliwość, że po prostu światło padło, bo jest taka możliwość. No jak widzę, kurwa, uśmiechniętego chłopa, który wychodzi z tego, taki zadowolony, może nie tyle uśmiechnięty, co zadowolony z siebie. Co wychodzi z windy? Wychodzi tak. Wychodzi tak. Znaczy, jak dopiero jak mnie zobaczył, ja do niego podchodzę, mówię, co ty kurwa robisz? Albo jakieś coś takiego. I typ tak szedł. No jak mu powiedziałem, co ty kurwa robisz, no już tak się tak do siebie zbliżyłem, tak gdzieś na pół metra. To typ otworzył tak ręce, jakby miał na mnie iść. I w tym momencie, wiecie, to była, nie wiem, 3-4 znaczy, sekundy. Ja stałem za drzwiami kawałek. Ja tak zobaczyłem, że podchodzi ziomek do Sergiusza w ten sposób, nie? No to znaczy, może nie tyle, że gardę trzymał, ale... No ale nie też ale na zasadzie trzymał, taki kurwa wypierdolony. Tak, z tymi. No. Tak wiecie, tak macie takiego typowego patusa na mieście, który idzie tak, wiadomo, bo on nie potrafi się bić, więc gardy nie trzymał, on idzie tak, bo on jest najsilniejszy teraz. To w ten sposób do niego podchodził i tak już było widać, że chce mu zajebać. Taki pewnym krokiem szedł. No i tak, no ogólnie ziomek jest raczej z kategorii tych śmiesznych ludzi. Wydaje mi się, że z moim doświadczeniem 8 treningów bokserskich bym go po prostu połamał. Wiecie, tak? To jest jakiś... Ja nie lubię ludzi po wyglądzie oceniać, ale chłop mi podpadł tym, że nie szanuje swojego dziecka, bo on ma dziecko. Też była taka sytuacja raz, to ja najpierw powiem, dlaczego ja go nie lubię. Ja wychodziłem kiedyś z domu, otworzyły się drzwi i on mnie minął, a jego dziecko stanęło przede mną i na mnie tak popatrzyło. No, nie jest jakieś to turbo szerokie, ten korytarz. To dziecko tak na mnie patrzy i ten chłop jakoś tak chwycił. Tak go za koszulkę chwycił, tak inaczej, stoi dziecko, stoję ja, stoi on. I on za mnie chwycił to dziecko i ja tak szarpnął jedną stronę i coś mu coś powiedział na zasadzie, no tu imię, to też nie będę dziecka, bo to dziecko może mieć 2 lata, ledwo chodzi. Mówi, coś tam, ale się dzisiaj zachowujesz, czy ale mi dzisiaj dzień zrobiłeś, coś takiego, chodź tu już i coś. A ja mam radochę, la 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 la, do tego leciochę, la 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 la. Jak chcę, ale Damian 606 przesyła 58 zł. Dziękuję bardzo. Ja nie słyszę niestety. Kolego, masz pecha. No więc... Kolego, masz pecha. No. No ogólnie, no wyszarpał. Wyszarpał to dziecko. Moje dziecko jak chce. Ja nie jestem. Bez uznania, niemniej ja nie jestem. W żadnym miejscu nie uważam, żeby szarpać kilkuletnie dziecko było wskazane, więc ja go od tego momentu nie szanuję. No, ale wracając, no to ja wychodzę i ten typ tak. O kurwa! Zaska przesyła 5 złotych. No. No to wracając do historii wczoraj, jak właśnie wyszedłem. Typ z tym fakiem i z tymi. Widzę tak z tymi rękami. No to tak kurwa na niego patrzę i jeśli ja wyglądam chujowo, to on wygląda 3 razy gorzej.
I Rafał wyskoczył, znaczy wyszedł za plecu, bo to była, wiecie, ja wyszedłem na klatkę, zaczynam do niego mówić, co ty kurwa odpierdalasz, czy coś w tym stylu, też już dokładnie wam nie przytoczę. No i Rafał wyszedł mi zza pleców, nagle opuścił ręce i był bardziej skłonny do tego, żeby ten, no a z racji tego, że no przyjął pozycję bojową, no to Rafał mówi, no dawaj, wychodzimy, nie? Dawaj, wychodzimy. Koniec końców spierdolił do domu. Ja jako porządny obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zadzwoniłem po policję, bo mnie nękają. Więc tak, jeśli nie jesteś elektrykiem, kurwa, nie dotykasz cudzego prądu. Jest to naruszenie moich dóbr. No i tutaj już się, już oczywiście tutaj będzie sankcja. Sankcja, mam nadzieję, że będzie sankcja. Na pewno będzie donos. O kurwa! Najwyższą formą Jaski przesyła 10 złotych. Najwyższą. Cześć najwyższą. Rafał, cześć Sergito. Witamy. Dzień dobry. Więc tak, donos jest najwyższą tutaj... formą dojrzałości społecznej. Dojrzałością społeczną, więc trzeba było wezwać 3 lodówy na takiego dzika. Będziemy tutaj pisać do wspólnoty. No i ja ponadto z racji tego, że prześladuję swoje dziecko i często czasami słyszę, znaczy często, czasami są słyszalne krzyki tutaj, tudzież awantury za ściany, więc mam nadzieję, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zainteresuje się tym, jak stosowne pismo podpierdalające sąsiada zostanie przesłane. Jestem z ciebie dumny, że jesteś dojrzały tak społecznie, że pogłaskać muszę, że się rozjebałeś koncertowo. Ja w tym udziału nie brałem, bo ja stwierdziłem, że ja jestem prawilniak i ja powiedziałem, że wychodzę z domu, bo nie chcę w tym brać udziału po prostu, więc ja poszedłem na spacer, a Sergiusz jako porządny obywatel, bo ja nie jestem porządny. Ja się rozpierdoliłem, to prawda. Rozpierdolił się jak należy, ja jestem z niego bardzo dumny, ja nie mogę powiedzieć tak szczerze, że do końca popieram, bo jestem prawilniakiem, rozumiesz, ulica w moim sercu, ale rozjebałeś się koncertowo. Bardzo dobre zachowanie. Aż ci powiem tak, moim ulubionym raperem jest Sobota. Ja nie lubię Youngmanów. Czy się rozjebałem? Owszem. Czy będę się rozpierdalał dalej i był typowym sąsiadem? Tak. I teraz tak, ja jestem osobą, z którą możesz porozmawiać o wszystkim zawsze. O kurwa! Jest, no kurwa, gruby wypierdalaj. Złoto. No, pytałem, to NGG. To nie jest safteczka. Kurwa, to ja ci powiem tak, że nie mam pojęcia, które to będzie. Ja łapacz, ile tego mam. Dobra. Dobra, nieważne. Więc tak, jestem osobą, z którą możesz porozmawiać o wszystkim zawsze. Nawet ci przyznam rację, bo niejednokrotnie się działo tak, czy byłem świadkiem, albo uczestniczyłem, nie wiem, czy w jakiejś imprezie, czy po prostu w miejscu, gdzie było głośno i czy sąsiad przychodzi, czy nawet psy czasami wzywali, to ja potrafię wyjść, porozmawiać i sam ściszyć muzykę, albo się okiełznać. Ale no, jeśli kurwa komuś wtyczki wyłączać, gdyby nie to, że Rafał miał u góry telefon, to ja nie wiem, jakbym, autentycznie nie wiem, jakbym zszedł, bo to jest tak, jakbyś zamknął oczy i próbował wyjść z pokoju, który jest zagracony po schodach, które mają, kurwa, no nie wiem, no to jest praktycznie zjeżdżalnia i to bardzo stroma, więc no ja to atakuję jako próbę zabójstwa mojej osoby, a z racji tego, że policja pewnie by tego tak nie zinterpretowała, to ja na przykład zachęcę tutaj różne organy społeczne, publiczne do tego, by się zainteresowała tą rodziną, bo uważam, że niestety jest patologiem. Aha, i jeszcze tutaj w ramach tego, że przyszedł i coś tam krzyczał, że mieszkanie ma na własność, najprawdopodobniej jutro złożę mu ofertę kupna tego mieszkania po cenie rynkowej, tylko będzie musiał buty polizać od spodu, a jak nie, to mu będę moim samochodem gazował. Gruby przesyła 3 złote. Dziękuję bardzo, żegnam się, do widzenia. Ja bym prosił, żebyśmy teraz wszyscy na czacie zaczęli bić brawa, dlatego że do donosu trzeba dojrzeć. Ja jestem człowiekiem jeszcze nieodpowiedzialnym, nie dojrzałem do tego, donosu nigdy nie złożyłem, na policję nigdy nie zadzwoniłem, więc wielkie brawa dla Sergiusza, że tutaj okazał się dobrym obywatelem. Jeszcze chciałem powiedzieć tutaj, że pismo, znaczy pierwsza skarga już poszła, z racji tego, że oni parkują swoje rowery tutaj na klatce schodowej, a klatka schodowa to nie parking ani prywatne pomieszczenie do przechowywania rowerów, jeśli macie za mały metraż w waszym własnościowym mieszkaniu. Własnościowym, trzeba podkreślić, to jest ich mieszkanie, kupili je na kredyt, ale mają. I się nie mieszczą wam rowery w domu, to polecam kupić parking, tak jak ja, i tam je parkować.
No, napisałem, znaczy zadzwoniłem dzisiaj i chyba będą mieli czas jakiś na usunięcie tego. Dziękuję bardzo wszystkim. O kurwa! Aries przesyła 3 złote. Brawo, kurwa. Ja coś jeszcze chciałem powiedzieć w ramach takiego... No. Przybliż się do kamery. Patrzcie tylko szczerze, czy on nie schudł. Schudł trochę, nie? Napiszcie na czacie szczerze, czy on schudł, bo mi się wydaje, że zrzucił trochę tłuszczu z łuba. Bo tu ma mniej. Nawet przypomina trochę siebie ze z dawnych lat. Nie mówię, że wygląda tak samo, ale przypomina już. Bo przez chwilę był taki mega grubciu. No, mam mniej okrągły. Ale dzięki.